A ja teraz na koniec chciałbym się jeszcze odnieść do sprawy, która ostatnio jest najbardziej nagłośniona i w epicentrum zainteresowania, zwłaszcza mediów. Chodzi o pedofilii wywołanej przede wszystkim kwestią filmu pana Sekielskiego, panu Sekielskich. Bo mnie trochę denerwuje, że tu dużo chodzi o kwestie akcyjności, nawet przykrycia sprawy 447 sprawą pedofilii. I tym, że za bardzo się przesadza z kwestią szukania pedofilii i karami, bo przecież to też może być wszystko dość niesprawiedliwie, niedokładnie wykorzystane. Może być po prostu przesadzone i do rozgrywek używane. Bo na przykład w przypadku jakichś takich, powiedzmy, nawiedzonych czy dziwnych feministek albo jakichś zawiedzionych kochanek zdradzonych żon, to mogą one z byle czego zrobić z gościa pedofila i wsadzić go na lata do więzienia. Bo obawiam się, by przy tych zaostrzeniach, bo według mnie pan Ziobro trochę przesadza, by nie doszło do tego, że by na przykład za przytulenie dziecka nie trafić do pudła, do więzienia. No na przykład ksiądz będzie grzecznie podchodził do dzieci, pogłaszcze dziecko, to powiedzą, że pedofil, prawda? No. Więc we wszystkim jest potrzebny umiar, aurea mediocrita, złoty środek, a nie szaleństwa i akcje. Więc mnie się to zdecydowanie nie podoba. Przestępstwa pedofilne powinny, podobnie jak i wszystkie inne, też się przedawniać, może z wyjątkiem najbardziej drastycznych jakichś spraw. Ważne jest, by rzeczywiście ścigać wszystkich, też VIP-ów, polityków, nawet księży, a nie robić tylko popisowe akcje i atakować wybrane osoby w zależności od aktualnej sytuacji politycznej. Polecam PiS-owi w związku z tym wznowienie i wyjaśnienie pełne afery z Dworca Centralnego, coś z 2002 chyba roku. No, być może to się już przedawniło, ale przynajmniej wyjaśnić można, bo w związku z tą aferą we Francji skarano, i to dość poważnie, ponad 70 osób, a u nas tylko podobno coś 5 osób dostało lekkie zawiasy, a najważniejsze osoby VIP-y zostały, prawda, przykryte pod dywan, z tego co czytałem. A na dodatek przecież sprawa pedofilów, jak i narkotyków, może być przecież tak indywidualnie, rodzinnie, w sprawach gospodarczych, jak i politycznych, wykorzystywana do różnych rozgrywek i niszczenia ludzi. Po prostu potem może być tak jak z komendą, prawda? Że po latach, a to było przecież inaczej i gość ma zrujnowane życie. Ja osobiście wolałbym, by PiS zajął się bardziej przywracaniem kary śmierci w najbardziej drastycznych, wielokrotnych zbrodniach i zaostrzył kary w przypadku bardzo wielkich nadużyć gospodarczych, wielomiliardowych niszczeń kraju i gospodarki, czy zdrady najżywotniejszych interesów politycznych, gospodarczych kraju. A tutaj to wszystko dziwnie wygląda w trzeciej, jak i w czwartej RP. A PiS głównie kombinuje, jak osiągnąć jak najlepszy wynik wyborczy. Dlatego sprawa 447 poszła spać i de facto mamy cenzurę prewencyjną. No, niestety przykryto to wszystko pedofilią, ale to może nie wystarczyć. Los bywa mściwy i prędzej czy później może się odegrać. Więc proszę Państwa, bo ważna jest prawda, sprawiedliwość, umiar, rozsądek, aurea mediocritas. Więc módlmy się, by wszystko było dobrze, jak najbardziej sprawiedliwie, rzetelnie,
Więc ora et labora. Amen.